słońce wstanie, bój się rozpocznie. Powtórzcie raz jeszcze moje rozkazania, ty wielki kniaziu. Wojska litewskie na prawym skrzydle pod Stębarkiem. Ty, bracie Lingwenie? Smoleńskie pułki bliżej polskiego skrzydła, mścisławskie na środku chorągwi litewskich, poczet nowogrodzki przy mnie. A twoi ludzie, Hanie Dżowaledin? A moi ludzie mają iść z Litwinami. Allah Akbar. A ty, rycerzu Janie z Lamborka? Czeskie oddziały staną wedle smoleńszczan, a reszta razem z Polakami. Wy, panie marszałku? Jak rozkazaliście, miłościwy królu, 60 kopii dla waszej ochrony. Chorągiew krakowska na środku lewego skrzydła, bliżej Łodwigowa. Za nią sieradzka poznańska. Kazałem przed linią wojsk naszych wykopać wilcze jamy i starannie je przykryć. Gdy ciężka jazda polska runie do tych dołów, wówczas nasi łucznicy i nasze armaty będą miały dobry cel do kłębiących się szeregów. Wtedy jazda rycerska ruszy z obu stron. A jeśli Polacy nie uderzą pierwsi? Jagiełło to przecież wódz rozważny. Jagiełło i Witold są chytrzy i przebiegli. Ale brak im kunsztu europejskiego rycerstwa. Ich ludzie nie znają wojennego rygoru. Są gorący. Pierwsi rzucą się do walki. Nie. Rycerstwo ciężko zbrojne ruszy dopiero ostatnio. Najpierw Tatarzy i lekka jazda litewska. Skóry i tarcze drewniane Litwinów i Tatarów nie zdzierżą ni pacierza, gdy ruszą na nich krzyżacy w stal zakuci. Za to Litwini i Tatarzy zwiat uczynią, czy nam jakich zasadzek nie zgotowano. Wiem, że to niebezpieczne. We wszystkich bitwach zwyciężaliśmy, uderzając szykiem rycerskim. Zgnieciemy ich od razu ciężkimi końmi i zbroją. Żadnej ostrożności nie zaniedbamy. Najpierw wilcze doły, potem armaty i lucznicy. Dopiero pod koniec ja poprowadzę 16 chorągwi. Będę walczył wśród was. Jak prawdziwemu rycerzowi przystało. Wódz nie powinien wdawać się w tłum walczących, bo nie mógłby prowadzić walki. Wedle wschodnich zwyczajów wódz ze wzgórza kieruje bitwą. Wtedy wszędzie okiem dociera. Mądrześ rzekł, wielki kniaziu. Tak, na wschodzie tak walczą. Już słońce. Czas stanąć w polu. Nie prowadzić rycerstwo. Nie. Mają czekać w lesie. Nie śpieszyć się. W ukryciu łacninom będzie ustawić chorągwie. I w cieniu dźwigać na sobie żelazo. Mamy kryć się po krzakach? Chcemy walczyć otwarcie, jako mężom przystało. Nie powstrzymam rycerstwa. Macie czekać. Nawet ty ich nie powstrzymasz, miłościwy panie. Co każesz? Idźcie z moim rozkazem czekać. Niech ksiądz Bartosz szykuje mszę. Dwie msze. I czekać w lesie. Pokłoń mi się słońcu. Iluż tych pogan kryje się po lasach? Myślę, że ze 100 000. Będzie więc to największa bitwa naszych czasów. Nie wiemy, ile jest wojsk krzyżackich, ale nigdy ich jeszcze tylu nie było. Może ze 100 000. Jak się nazywa ta wioska, za którą jest obóz krzyżacki? Grunwald.
Zanim ta dzicz zdecyduje się, gdzie stanąć, nasze chorągwie zajmą dogodne pozycje. A tam? Spójrzcie, bracia. Tam stają goście zakonu. Gwiazd rycerstwa całej Europy. Reszta w ręku Boga. On pomoże swoim wiernym sługom. Reszta w ręku Boga. On pomoże swoim wiernym sługom. Miłościwy panie, krzyżacy wyszli w pole. Do dzieła, bracia. Będzie ono krwawe, ale na tysiąclecia zapewnimy panowanie chrześcijaństwa na wschodzie. Wielki mistrz zakonu, heil! 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 Się w lesie. Lepsi oni do łyżki niż do oręża. Nie znacie ich. Nie serca brak Polakom. Jeno jak wiem ich król, do ostatka spodziewa się wysłanników pokoju. Hańba! Cała potęga zakonu Polaków się boi. Mnie śmierć milsza. Choćby sam jeden tymi mieczami na całe wojsko polskie uderzę. To przeciw posłuszeństwu. Radź się jak nieprzyjaciela z boru wyciągnąć. Miłościwy panie, jadą do nas heroldowie krzyżaccy. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat, panie, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze. Wielki mistrz każe wam też oznajmić, panie, że jeśli wam skąpo pola do bitwy, to się z wojskami wam ustąpi, abyście nie gnuśnieli w zaroślach. Nie czuw ci u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. Thank you.
Trzymać ciężkie hufce! Nie oni pierwsi! Stać! Lekka jazda, Witolda. Wernat! Poczynajcie w imię Boże. Nie przejdą! Stratujemy tam naszych łuczników! Poczynać! Got mit uns. Przyjdź nam z odsiecza! Ratuj nasze wojska! Lichtenstein! Uderzać! Oh.
Kowala, przy chorągwie, obchód przez Ludwikowo i Aroga! Zawracaj! Za mną! Odnajdę i spotkam się z tobą. Stawaj! Na śmierć, nie na niewolę! Stawaj! Zdejm hełm! Stawaj, psie! Thank you.
Oto jest ten, który jeszcze dziś rano mienił się być wyższym nad wszystkie mocarze. Jagna! Jagna! Jagna!